Cześć racuszki! Już od dawna miałem w planach zabrać się za odświeżenie jednego z moich ulubionych odcinków na tym kanale, czyli jak być szczęśliwym. I tym razem podejść do sprawy trochę bardziej praktycznie, zebrać dla Was parę sprawdzonych rad i myśli, które mogą okazać się przydatne na co dzień. Przy okazji polecam też sprawdzić sobie tamten stary film. Link do niego umieszczę gdzieś w i albo w opisie, ponieważ sprawdziłem sobie zasoby polskiego YouTube'a i wydaje mi się naprawdę, że wciąż jest to najlepszy i najgłębszy materiał o teorii szczęścia i tego, jakie są jego źródła. Ale my dziś zajmiemy się praktyką i zrozumieniem, co czasami może powstrzymywać Cię przed byciem szczęśliwym. Pamiętajcie, każdy z nas jest inny i dlatego zamieszczę w tym odcinku sporo rad, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Niektóre z nich mogą wydawać się sprzeczne, ale tylko pozornie. Partnerem dzisiejszego filmu i inspiracją tej cudownej scenerii są nowe, orzeźwiające napoje herbaciane, herbalowe od Herbapolu. 1. Zacznijmy od pewnego paradoksu. Po pierwsze, samo słowo szczęście jest już trochę wytarte i bardzo często kojarzy nam się z prostymi przyjemnościami, czy radością, albo zadowoleniem. To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest czymś głębszym. Chodzi o spełnienie, satysfakcję, pozytywną dumę, bycie i uczucie bycia potrzebnym. Proszę, nie myślcie o tym jako czymś kojarzącym się ze starością. Jeżeli będziesz w ten sposób myślał i że dopiero przyjdzie pora na takie rzeczy, to mam dla ciebie złą wiadomość, bo możesz tak myśleć całe życie. Szczęście to nie jest punkt na mapie, do którego dążysz, tylko wygodne buty, dzięki którym dojdziesz, gdzie chcesz. 2. Być może słyszeliście i być może już o mnie, o trwającym od 1938 najdłuższym badaniu dotyczącym szczęścia prowadzonym przez Uniwersytet Harvarda. Wnioski z tego niewiarygodnego eksperymentu, śledzącego życie 750 osób, są niezwykle proste, ale wymowne. Kontakty międzyludzkie to podstawa nie tylko życiowej satysfakcji, ale też zdrowia i długowieczności. Bliskie relacje z przyjaciółmi i rodziną są dla nas wielkim oparciem i źródłem spełnienia. Jeżeli będziesz miał wokół siebie życzliwych ludzi, łatwiej poradzisz sobie w trudnych sytuacjach i w trakcie życiowych kolei. Pamiętaj o tym zawsze i bądź bliski dla bliskich. 3. Znów paradoks. Nie myśl zbyt wiele o życiu, chyba że jesteś filozofem. Potencjalnie to może brzmieć dziwnie, ale to naturalne, że jeżeli będziesz mocniej analizował swoją obecną sytuację, to zaczniesz się nią przejmować i będzie ci się wydawała poważniejsza niż jest w rzeczywistości. Szczęście to aktywne działanie. Jeżeli na przykład masz do podjęcia jakąś ważną decyzję, rozpisz plusy i minusy jednej i drugiej opcji, tak by móc spojrzeć na nią z góry. Wybierz jedną drogę i zajmij się inną rzeczą. Pamiętaj, że od ciebie i twojego nastawienia zależy, czy się uda, a nie od tego, czy będziesz w tym i tym liceum, czy w takiej i takiej pracy. Większość decyzji można zmienić, ale nie można się zadręczać samym faktem, że trzeba je podjąć. 4. Rób to, co sprawia ci przyjemność, ale nie jutro. Pamiętaj, że przyszłość jest już dziś. Jeżeli masz marzenie, nie czekaj, tylko działaj. James Clear świetnie podsumował to w swojej książce Atomowe Nawyki. Zawsze, kiedy ćwiczysz, jesteś sportowcem. Gdy piszesz, pisarzem albo raperem. Zawsze, gdy śpiewasz, jesteś piosenkarką. Nie wierz w talent, nie czekaj na natchnienie. Natchnienie działa, ale dziwnym trafem zwykle, gdy zabierasz się do pracy. To jest chyba w ogóle czyjś cytat, więc jeżeli ktoś kojarzy czyj, to napiszcie mi w komentarzach, bo nie jestem w stanie tego znaleźć. 5. Nie myśl o swoim życiu przez pryzmat czasu. Już pół roku i nie zacząłem ćwiczyć, już za późno na naukę śpiewu. Mam 25 lat i jeszcze nie wiem, czego chcę w życiu. Okej. Spokojnie. Jakby to, że będziesz o tym myśleć, tego nie zmieni. To już wiemy z punktu 3. To może tylko pogorszyć sprawę. Często patrzymy na życie jakby jak na film, patrząc z boku, zamiast po prostu żyć. Van Gogh zaczął malować w wieku 29 lat, a Grandma Moses, czołowa amerykańska przedstawicielka sztuki naiwnej w wieku 70 lat. Używaj czasu praktycznie, planuj, wyznaczaj cele, ale nie korzystaj z niego jako bata na samego siebie. Uważaj na efekt Diderota, czyli tak zwaną spiralę konsumpcji. De francuski filozof Denis Diderot kupił sobie drogi płaszcz, zauważył nagle, że nie pasuje do jego starych butów. Stwierdził zatem, że musi kupić sobie nowe, ale wtedy zrozumiał, że powinien mieć też odpowiednią kamizelkę. W taki sposób każde nowe rzeczy mogą niepotrzebnie rzucać cień na te stare, które już posiadasz. To jest prawdziwe nie tylko dla ubrań, ale dla wszystkiego, co możesz posiadać. Nie twórz samego siebie przez rzeczy, bo one nie zbudują twojej osoby w oczach innych, a w dłuższej perspektywie również w twojej. Nikt nie lubi kogoś za to, że jeździ drogim samochodem, czy ma drogie ubrania. W sensie może udawać się być Lizusem, ale chyba nie chcesz mieć takich ludzi wokół siebie. No słuchajcie, najciekawsze punkty jeszcze przed nami, ale jeżeli wam zrobiło się tak samo gorąco jak mi, to nie zakładajcie długich spodni do parku, ale sprawdźcie też orzeźwiające napoje herbalowe od Herbapolu, które występują w 5 naprawdę nieoczywistych i ciekawych smakach. Jest w każdym z nich element zaskoczenia. Zielona herbata, mango i pokrzywa. Znów zielona, tym razem poziomka i rumianek. Czarna herbata z kwiatem wiśni i skrzypem. Biała herbata, jedna z moich ulubionych, z arbuzem i miętą. Na koniec znów biała z maliną i kwiatem lipy.
Nie ma tu banału, są nieoczywiste połączenia, ale każde z nich siedzi. Ale wiecie co? Nie wierzcie mi na słowo. Sprawdźcie sami. 7. Staraj się robić jedną rzecz na raz i czerpać z tego maksymalną satysfakcję. Bądź obecny i zaangażowany. Pamiętaj, że multitasking w rzeczywistości nie istnieje. Nasz mózg nie jest w stanie wykonywać dwóch czynności jednocześnie, czy skupiać się na dwóch rzeczach na raz. W takich sytuacjach po prostu przeskakuje szybko z uwagi z jedną na drugą. Wyjątkiem może być muzyka i trening lub fajne takie playlisty oraz praca, ale na pewno nie piosenki z tekstem, ponieważ one będą Cię rozpraszać. Daj sobie czas na decyzje i nie podejmuj ich pochopnie. Pamiętaj, zawsze możesz powiedzieć, że potrzebujesz chwili na przemyślenie sprawy. A jeżeli ktoś nalega albo bagatelizuje sytuację i mówi, o czym tu myśleć, to jest świetna oferta, tym bardziej przemyśl sprawę. Skorzystaj z rady z punktu 3. Rozpisz plusy i minusy, wybierz decyzję i zrób może jedną korektę wtedy, kiedy będą jakieś nowe okoliczności. Gdy w grę wchodzą poważne decyzje, bądź uprzejmy, ale nie uległy. 9. Są jednak okoliczności, w których spontaniczność jest cechą dobrą. Zawsze wybieraj przeżycia ponad rzeczy. Wyjazd ze znajomymi zawsze będzie wart więcej niż ubrania, konsole czy nowy iPhone. Jeżeli masz wątpliwości, patrz punkt numer 2. 10. Ogranicz czas online, zwłaszcza na smartfonie. Nie używaj technologii po prostu, ponieważ nie masz nic lepszego do robienia, tylko w konkretnym celu. Rozejrzyj się, poszukaj inspiracji w naturze i w otaczającym Cię świecie. Gdy złapiesz się na tym, że scrollujesz bez sensu, od razu odłóż telefon i nie śpij z nim w łóżku, właśnie, nie śpij z nim w łóżku. Kup sobie analogowy budzik i wynieś smartfona z sypialni. 11. Dbaj o swoje ciało. Każdy terapeuta, dietetyk, lekarz powie Ci, że wysiłek fizyczny w życiu jest ważny i to nie ulega wątpliwości. Z odcinka o emocjach wiemy też, że nasz mózg produkuje je w oparciu o 3 elementy. Obecną sytuację, nasze dotychczasowe doświadczenia w podobnych sytuacjach i budżet wewnętrzny, czyli to, w jakim obecnie stanie jest nasze ciało. Oznacza to, że stan Twojego ciała ma wpływ na nasz nastrój i emocje, a bez sportu może być ciężko dobry stan. 12. Zdrowo się odżywiaj. Ogranicz cukry proste i fast food. Jak wyżej, to po prostu przełoży się na lepsze samopoczucie. Oczywiście bez skrajności. Czasami czekolada i pizza jest niezbędna jak tlen. Nie pozwól ludziom wmówić sobie nienawiści do swojego ciała. W naszej kulturze gloryfikujemy pewien konflikt z ciałem. Mówi się, że jak nie boli, to nie był dobry trening. Myśli się, że dieta, która pozwala na małe przyjemności, nie jest prawdziwą dietą. Nie walcz z ciałem, nie katuj się. Szanuj i troszcz się o siebie. 14. Obserwuj swoje myśli. Staraj się zauważyć złe wzorce zachowań. Na przykład, gdy stanie się coś niedobrego, coś Ci nie wyjdzie, czy Twój mózg wtedy instynktownie szuka innych negatywnych aspektów Twojego życia? Takie negatywne kaskady zdarzają się wielu osobom. Nie wychodzi Ci jedna rzecz, po czym od razu w kolejce jest 10 innych elementów życia, które nie są idealne. Powiedz stop, powiedz nie. Albo zastanów się nad konkretnym sposobem rozwiązania sytuacji, zapisz go sobie najlepiej i zajmij się czymś innym. Cytując Eckharta Tolle i pewnie większość mnichów, nie jesteś swoimi myślami. I może brzmieć to dziwnie i wbrew intuicji, ale to prawda. Musisz pamiętać, że wszystko, co masz w głowie, twoje emocje, smutek, brak satysfakcji, nieumiejętność przebaczenia samemu sobie, tworzy Twój mózg i możesz zyskać nad tym większą kontrolę. Na przykład możesz zrozumieć, dlaczego coś sprawia Ci przykrość, tak? Może ma to związek z jakimś wydarzeniem z przeszłości, które musisz zrozumieć i sobie przepracować. Może przydać Ci się terapia, by przeanalizować swoją przeszłość, a może wystarczy medytacja, by zbudować większy spokój wewnętrzny i nie ulegać impulsom lub schematom wytworzonym przez Twój organizm. 16. Jeżeli kłócisz się z partnerem, dziewczyną, przyjacielem, rodzicem, pamiętaj, trzymaj się jednego tematu, tego, od którego się zaczęło. Kiedy jesteś zły, bardzo często na oślep szukasz argumentów, które pozwolą Ci wygrać dyskusję i rozmowa, która zaczęła się od tego, kto ma wyjść do paczkomatu, kończy się na wypominaniu sobie rzeczy sprzed lat. Dlatego pamiętaj, prostą rzecz, zawsze kłóć się na jeden temat. Jeżeli ktoś będzie szukał ucieczki, pamiętaj, żeby do niego wrócić. 17. Wysypiaj się. Badania są tu zgodne, a jednak większość ludzi nie śpi wystarczająco dużo, czyli 8 godzin dziennie. Za mało snu powoduje m.in. problemy z pamięcią, nagłe zmiany nastroju, sen składa się na nasz budżet wewnętrzny, słabszą odporność, przybieranie na wadze, ponieważ związki chemiczne sygnalizujące Twojemu ciału, że jesteś pełen, nie są odpowiednio wyregulowane. Zwiększenie ciśnienia krwi, a co za tym idzie, choroby serca i wiele, wiele innych. Jak widzicie, sen to dosłownie jest zdrowie, zatem proszę się wysypiać. 18. Staraj się zrozumieć innych ludzi, nawet, a może nawet zwłaszcza tych, którzy są dla Ciebie niemili. Dzięki temu nie tylko będziesz trenować swoją empatię, ale też zrozumiesz, jak inni myślą. Empatia to w pewnym sensie jest po prostu wyobraźnia, ponieważ musisz postawić się w roli drugiej osoby i zastanowić,
dlaczego ona myśli w inny sposób niż ty. W tym momencie można łatwo zaobserwować różnicę między tobą a twoim umysłem z punktu 15, ponieważ umysł nie potrafi przebaczać i odruchowo myśli o zemście. Niestety zemsta rzadko jest drogą do spokoju i szczęścia, tylko najczęściej po prostu mnoży cierpienie. I oczywiście mam tutaj na myśli takie sytuacje codzienne, a nie jakieś poważne przestępstwa. 19. Wypisuj codziennie 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna lub które sprawiają ci radość. To po prostu działa. Nie chodzi o jakieś żadne magiczne przyciąganie. Po prostu zaczynasz podświadomie szukać takich rzeczy w swoim życiu i powoli stajesz się optymistą. Ale znam też wyższy level, o którym dowiedziałem się z książki Szczęśliwszy o 10% Dana Harrisa. Myśl pozytywnie o kimś, o konkretnej osobie, raz dziennie. Autor opisuje, że sam był zszokowany, jak dobrze to działa. Taka afirmacja. A to dlaczego działa w kolejnym podpunkcie? 20. Dziel się z innymi zamiast po prostu konsumować. Nie od dziś wiadomo, że dawanie prezentów daje większą satysfakcję niż dostawanie ich. Udowodniono to eksperymentalnie chociażby na Uniwersytecie w Chicago. Nowe rzeczy czy prezenty z czasem ci się znudzą i powszednieją, natomiast radość z bycia dobrym nie mija, gdy dasz potrzebującemu nawet 100 razy. Być może że naszemu mózgowi wystarczy samo myślenie pozytywnie o drugiej osobie, żeby uruchomić te same mechanizmy, które działają wtedy, kiedy komuś coś dajemy. Brzmi całkiem prawdopodobnie. 21. Upewnij się, czy w twoim życiu nie ma toksycznych ludzi, takich, przez których czujesz się niekomfortowo, których może się boisz, którzy ciągną cię w dół, wywołują stres lub namawiają do zachowań, których nie chcesz już robić. Postaraj się po pierwsze z nimi porozmawiać i może załagodzić sytuację, a jeżeli to się nie uda, odciąć od nich. Czasami to jest jedyna opcja, ale gwarantuję wam, że warto. 22. Zrób listę rzeczy, które cię cieszą, dają ci satysfakcję i chciałbyś robić ich jak najwięcej. Na przykład trening, medytacja, spacer, rozmowy z przyjaciółmi i pamiętaj o nich na co dzień. Jeżeli będziesz miał lub miała jakiś zły dzień, możesz od razu sprawdzić listę i zrobić coś, co poprawi ci nastrój. Zacznij robić to, co sprawia ci przyjemność i nie przejmuj się za mocno szczęście. Wiem, że pod koniec takiego odcinka to może brzmieć dziwnie, ale według badań Iris Mouse udowodnione zostało, że ludzie, którzy przejmują się bardziej szczęściem i uważają je za ważne, deklarują mniej satysfakcji z życia i wyższy poziom stresu. Być może jest to spowodowane właśnie punktem 3 i zamyślaniem się i zamartwianiem na śmierć lub zbyt wysokimi oczekiwaniami. Szczęście powinno być naturalne, niewymuszone i przychodzić do ciebie ze świata, dla którego jesteś dobrym. I mam nadzieję, że komuś pomogłem i życzę cudownego dnia.